Moi kochani, dziś mam dla Was temat petardy. Układam go sobie w głowie już jakiś czas i zastanawiam się, jak to zrobić, żeby ta audycja nie wykraczała poza standardowe ramy czasu, które proponują mi różne media jako optymalny. Dla audycji. Ale już wiem, że Wam nie przeszkadza, że czasem gadam dłużej i że lubicie te moje opowieści. Zatem dziś dotknę tematu, który ma nie tylko wiele tajemnic w sobie, ale również owocuje wieloma wątkami pobocznymi. Bez których nie da się opowiedzieć tej historii. Zatem proponuję Wam weźcie zieloną herbatę albo wodę z Chaminus, siądźcie wygodnie i polećcie ze mną do starożytnego Egiptu, do czasów XVIII dynastii która mnie szczególnie frapuje. Jak pewnie wiecie, a jeśli nie, to powiem kilka słów, jednym z najsłynniejszych obiektów, które ma w swoich zbiorach słynne British Museum, jest tak zwany kamień z Rosetty. To tablica. Z czarnego kamienia zwanego granodiorytem czarny kamień czarna skała blackstone pamiętajcie o tej frazie wszyscy ci którzy śledzicie moje publikacje bo zaczynamy pasjonującą jazdę związaną z tą frazą wszystkie najważniejsze artefakty świata y, stele y, petroglify o szczególnym znaczeniu. Y, różne informacje ważne dla historii ludzkości pojawiają się częstokroć właśnie na czarnych kamieniach czarnych obeliskach o których sobie powiemy również jeśli chodzi o rodzaje diorytów warto zrobić sobie szufladkę w świadomości dlatego że dioryty były opisane dyski diorytowe. Fragmenty diorytów, skały diorytowe były opisane w różnych starożytnych źródłach jako zbiory, nośniki informacji do uruchomienia starożytnych technologii, do wszystkich tych bram do niebios, wielkich, różnych budowli, megalitów. Dioryt to też jest Słowo, które warto zapamiętać. Ale wracając do kamienia z Rosety, to dwumetrowy obelisk, gdyby był w całości, gdyby był nieuszkodzony, no miałby około dwóch metrów wysokości. Jest mocno, szczególnie Zadziwiająco ciężki. Wtedy, kiedy przyjechał do British Museum, yy, trzeba było specjalnie zmodyfikować podłogę, żeby wytrzymała ten ciężar. Na kamieniu znajduje się, yy, znajdują się trzy sekcje inskrypcji. Co tam jest? Yy? Umieszczone. Ano, to jest dekret kapłański wydany w pierwszą rocznicę koronacji Ptolemeusza V. Ten dekret został wydany na właśnie takich dużych kamiennych płytach, nie na jednej, tylko na serii takich płyt, po to, żeby można było je zamieścić w każdej świątyni egipskiej. Ci kapłani, którzy ten dekret wydali ze świątyni w Mem Memphis, byli poplecznikami Ptolemeusza i wydali taki edykt, który miał być rozpowszechniany. Znaleziono y, różne takie y, publikacje na takich czarnych, właśnie y, obeliskach. To była seryjna y, produkcja. Co jest ważne dla tych, którzy Interesują się y, historią kamienia z Rosetty. No wiecie, to jest y, to jest kamień, który umożliwił y, odczytanie hieroglifów. Pomnikowa sprawa w historii ludzkości, dająca dostęp do całego starożytnego Egiptu. Dekret zawiera trzy segmenty, trzy pisma. Y, Hieroglify charakterystyczne dla publikacji kapłańskich, pismo demotyczne, y, które było takim codziennym językiem, językiem ludowym, i trzeci segment, ten kluczowy dla rozszyf rozszyfrowania hieroglifów, y, to starożytna Greka. Dlaczego? Dlatego, że administratorami Egiptu y, w czasach publikacji tego dekretu, byli yy, greko Macedończycy. To się stało po podboju przez Aleksandra Wielkiego, więc wszystko yy, to, co było opisane w starożytnej Grece, do której już mieliśmy dostęp, można było odzwierciedlić, odczytać, przenieść na hieroglify i tym sposobem nauczyć się je czytać. Więc słuchajcie, to jest dlatego klucz do tego, co y, badacz tego kamienia słynny zrobił, czego dokonał. tak? Y, kamień, jak powiedziałam, jest złamany. Są w nim y, linie pisma 14, 32 w, de, 32 w demotycznym i 53 w starożytnej Grece. Po prostu chodzi o to, że te wszystkie sekwencje te wszystkie segmenty mówią o tym samym, więc patrząc na to co jest w grece, można było nauczyć się jak odczytywać hieroglify i pismo demotyczne, jak się stało, że ten kamień został znaleziony, no też fajna historia w trakcie kampanii napoleońskiej w Egipcie, która miała miejsce. Między 1798 rokiem do 1801, która miała na celu objęcie dominacji we wschodniej części Morza Śródziemnego. W 1799 roku, 15 lipca, podczas kopania fundamentów pod rozbudowę fortu w pobliżu miasta Rosetta, ta, czyli Rashid w delcie Nilu, robotnicy, którzy się tym zajmowali, yy, znaleźli tę inskrypcję wbudowaną w bardzo starą ścianę. Yy, sam odkrywca, yy, dowódca yy, tych żołnierzy, nie zdawał sobie sprawy z wagi odkrycia. Po klęsce Napoleona, kamień z Rosetty. Wraz z innymi znaczącymi artefaktami, yy, stał się własnością Brytyjczyków na mocy Traktatu Aleksandryjskiego i został yy, wysłany do British Museum, yy, gdzie przebywa, jest eksponowany od 1802 roku, tylko z jedną małą przerwą na czas bombardowań londyńskich, kiedy to obawiano się o te naj, najcenniejsze artefakty. I przeniesiono je do innej rezydencji, do stacji metra w Holbron, gdzie 50 stóp pod ziemią artefakty przeczekały ten niebezpieczny czas, aby potem wrócić do British Museum. Gdzie? W sali numer 4? Można ten. Cudowny artefakt oglądać. Można sobie odpalić go także w Google Street View. Jak jesteście ciekawi, zobaczcie. Ja wracam do mojej opowieści, bo jest tego warta. Rozszyfrowywanie inskrypcji zaczęło się dopiero 19 lat po znalezieniu kamienia. Thomas Young odczytał, Pierwszy. Pierwsze słowo. Kartusz Ptolemeusza V. Thomas Young był fizykiem. Zafrapowała go praca z tajemnicą tej skały i zainspirowała jego praca francuskiego uczonego Jean-François Champolliona który to De facto zdał sobie sprawę, że hieroglify to zapis języka egipskiego. Champollion zrobił ten najważniejszy krok w odczytaniu egipskich hieroglifów. Zaczął od y, imion nieegipskich władców. Odnalazł tę sekwencję, przetłumaczył. Poinformował o swoim odkryciu w piątek, 27 września w 1822 roku w paryskiej Akademii des Inscriptions et Belles-lettres. Jest to opublikowana taka y, karteczka y, odzwierciedleń. Tłumaczeń tych hieroglifów. Możecie sobie to znaleźć w sieci. Napis na kamieniu z rozetty jest kapłańskim dekretem. Możecie sobie znaleźć tłumaczenie. Ja się nie będę w to wdawać, wdawać bo ono nie jest kluczowe dla naszej opowieści. Tak naprawdę, yy, dla naszej opowieści ma znaczenie. Kompletnie co innego. Praca Szampoliona, pomnikowa, z kamieniem z Rosetty, otworzyła sekwencję niesamowitych wniosków związanych z odkryciami w Egipcie. Udało się odszyfrować tablicę królów na ścianach świątyni Ozyrysa w Abydos w Górnym Egipcie. I co tam się frapującego okazało? Otóż, że na nich brakuje jakiejkolwiek wzmianki o trzech najbardziej frapujących faraonach XVIII dynastii: o Echnatonie, o Semenchkare i Tutanchamonie. Wspomniałam o tych faraonach już w, moim, w mojej audycji związanej z Ormę, opowiadającej o historii Ormy. Znajdziecie ją na moim kanale, jesteście, jeżeli jesteście zainteresowani, a myślę, że ze względu na historię bardzo warto. Za tych faraonów piece wypalające Ormę dymiły pełną parą. Ci faraonowie mieli pełną wiedzę i wspierali alchemiczne prace i doświadczenia. Dlatego też dla mnie byli frapujący. Jeden z tych faraonów był szczególnie, szczególnie ważny dla historii ludzkości. Mówi się, że był geniuszem, że zmienił świat, że był w szczególny sposób namaszczony i znaczący dla historii Ziemi. W XIX wieku w ruinach niezwykle tajemniczego miasta Telelamarna znaleziono posąg faraona, który wyglądał niezwykle dziwnie. Zachodzono w głowę, czy przedstawia jakiegoś gigantycznego hermafrodytę z płaską twarzą, wydłużoną czaszką, kobiecymi biodrami i niewidocznymi bądź y, jakimiś karłowatymi narządami płciowymi. Czy też przedstawia kobietę, a może kosmite, a może Anunnaka, który pozostał na ziemi? Nikt nie wiedział, kto to jest i dlaczego wizerunek tego faraona tak bardzo się różnił. Są różne supozycje do dziś, dlaczego ten faraon tak wyglądał. Jednak Wtedy, w XIX wieku, kiedy wiedziano mało, pojawiały się różne zadziwiające teorie. W każdym razie okazał się to być posąg wzbudzającego fascynację do dziś najbardziej niezwykłego z faraonów. Pierwszej indywidualności w historii ludzkości, jak określił to amerykański uczony James Henry Bristet. To faraon heretyk. Faraon, który zrezygnował z wielobóstwa w Egipcie, ogłaszając na jego miejsce kult jednego Boga. Wiecie, co to był za przewrót? Jaką trzeba było mieć siłę, żeby w którymś momencie stanąć i powiedzieć: Nie ma żadnych bogów poza jednym. I ja jestem pośrednikiem, jedynym pośrednikiem na ziemi, który z Bogiem się komunikuje i będzie Wam przekazywał, co Bóg ma do powiedzenia. To faraon Echnaton. O nim dziś. Będę mówić. On mnie fascynuje, zresztą nie tylko mnie. Został wymazany z historii Egiptu przez następców, jak to tylko było możliwe. Nikt nie wie do końca, dlaczego. Wiadomo tylko, że ktoś z pasją godną lepszej sprawy dopilnował, aby po tym wspaniałym faraonie Zostało w historii jak najmniej danych. Zatem ciągle łączymy kropki, zbieramy wszystkie ślady historii po to, żeby poznać historię życia i siedemnastoletniego władztwa wspaniałego faraona, pierwszego idealisty na świecie. Brytyjski egiptolog nazwał Echnatona postacią jaśniejszą niż którykolwiek faraon. Wraz z nim nadchodzi śpiew ptaków, szczebiot dzieci i zapach kwiatów. Wiecie dlaczego tak powiedział? Dlatego, że właśnie za czasów Echnatona skończono z pokazywaniem sylwetek. Na petroglifach, na stelach odwróconych bokiem, z aktywną lub pasywną stopą. Zaczęto pokazywać faraona jako człowieka, z rodziną, z dziećmi, z przodu. Obrazy były bardzo realistyczne. Zarządził to podobno samych natom. Dlaczego? Chciał tak bardzo. Być pokazywany jako człowiek? Bo to jest pytanie. Dlaczego chciał zrezygnować z tego ujęcia yy, boskiej chwały, która zazwyczaj towarzyszyła faraonom? Dlaczego postawił się w randze pośrednika między Bogiem a podwładnym, zamiast stać w randze Boga? Co do tej pory? Wszystkim poprzednikom. Zostały po na tonie wspaniałe teksty był wybitnym myślicielem, poetą, był geniuszem, tak wynika z jego dostępnej spuścizny. Na pewno był idealistą. Niektórzy nazywają go fanatycznym przywódcą sekty i maniakiem religijnym. Wiecie, w czasach tego faraona było mało wojen. Rewolucyjny król porzucił politeizm przodków, był inspiracją dekadenckich intelektualistów przełomu XIX i XX stulecia. I tak naprawdę był królem wielu zagadek. Historie życia i władania tego wyjątkowego króla składają z nielicznych artefaktów badacze do dziś. Jednymi z nich są dwa ozyriaki u wejścia do świątyni Atona w Karnaku, przedstawiające mężczyznę z wydłużoną, wypłaszczoną twarzą, y z okrągłymi biodrami, nie posiadającego charakterystycznej opaski czy spódniczki, którą zakładali na biodra mężczyźni w tamtym czasie, posąg nie posiada genitaliów. I stąd pytanie, czy to jest celowy zabieg, który ma demonstrować androgeniczność tej postaci, czy też po prostu posągu nie ukończono. W 1968 roku szkocki egiptolog Cyril Aldred dowodził, że Echnaton cierpiał na chorobę genetyczną zespół babińskiego frylicha, który się charakteryzuje otyłością biodrową i niedorozwojem genitaliów, spowodowanym. Guzem mózgu w okolicy podwzgórzowo przysadkowej Aldred y, argumentuje y, swoją teorię rozłożeniem tłuszczu y, w okolicach charakterystycznych, y, w okolicach biustu, brzucha, łona, ut i pośladków. Jednak pomija jeden fakt, że y, kluczowym Objawem tego zespołu babińskiego Frlicha y, jest mikry wzrost i opóźnienie umysłowe. Opóźnienie umysłowe, wziąwszy pod uwagę publikacje na które znaleziono, jego fantastyczną poezję, to zupełnie nie cecha towarzysząca temu fascynującemu władcy a niski wzrost? Otóż absolutnie nie. Faraon, którego przedstawiają te dwa ozyriaki, yy, miał około dwóch metrów wzrostu. Zatem jeśli moglibyśmy mówić o chorobach, to bardziej tutaj moglibyśmy myśleć o zespole Marfana. To jest... Choroba opisana w 1896 roku yy, charakteryzuje się szeregiem wad rozwojowych właśnie bardzo wysokim wzrostem, długimi, pająkowatymi palcami, płaskimi buziami, słabo wykształconymi kośćmi policzkowymi, yy, które owocowały takim właśnie specyficznym wydłużeniem twarzy. Małą żuchwą, specyficznym skupieniem zębów, powodującym tak naprawdę konieczność interwencji dentystycznych. Mówiło się, że yy, chorzy na zespół Marfana żyją do 30 lat. Czy to znaczy, że echnaton nie mógł żyć dłużej? No, nie ma yy, żadnych dowodów na to. Jeżeli pomyślimy, że na zespół Marfana cierpiał Abraham Lincoln, który zginął w zamachu w wieku 56 lat, czy Nicolo Paganini, bliski mojemu sercu, który przeżył lat 58, lub Sergei Rachmaninow, który dożył normalnego wieku dla śmiertelnika 70 lat, no to nie ma tutaj żadnych uogólnień, yy, które precyzują, że chorzy na tę chorobę nie dożywają średniego wieku. Być może faraon Echnaton był chory, być może był kosmitą, być może był Anunnakiem, nie wiemy tego do dziś. Nie wiemy również, ile lat żył Echnaton. Daty jego urodzin i śmierci to tylko proste szacunki. Raczej opierają się wszystkie wnioskowania na historiografii, na, na sekwencji wydarzeń, tak na wnioskach. Są te wnioski wyciągane z wstąpienia na tron następcy z poprzednika. Nigdzie nie ma tak właściwie żadnych konkretów. Nie wiemy też, ile tak naprawdę yy, panował ojciec Echnatona, czyli Amenotep III. Z tych wszystkich, z tej chmury niewyraźnych faktów, z tej chmury tajemnic możemy wnioskować jedynie, że rządy faraona Echnatona zakończyły się między 1358 a 1334 rokiem przed naszą erą. Dwa fragmenty jednej z dwóch najważniejszych modlitw judaizmu, zwanej Szemą, przepisuje się ręcznie na pergaminie i umieszcza w mezuzie którą się zawiesza na zewnętrznej prawej framudze drzwi każdego domu pobożnego Żyda. To swoiste wyznanie wiary każdego hebrajczyka, które jest powtarzane przynajmniej raz dziennie razem z modlitwą osiemnastu błogosławieństw. Szemaj Izrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Słuchaj Izraelu. Wiekuisty jest naszym Bogiem, wiekuisty jest jedyny. Będziesz miłował wiekuistego Boga Twojego całym sercem Twoim i całą duszą Twoją i całą mocą Twoją. I niechaj będą słowa te, które przekazuję Ci dzisiaj na sercu Twoim. Wpajaj je dzieciom Twoim i rozmawiaj o nich, przebywając w domu Twoim, idąc drogą i kładąc się i wstając. I przywiążesz je jako znak. Na rękę Twoją i niechaj będą jako przepaska między oczyma Twoimi. Tak to brzmi. Pierwotnie, przema składała się tylko z jednego wersetu księgi powtórzonego prawa. Wszystko wskazuje, tak mówią źródła, że była wypowiadana podczas składania ofiary Bogu w drugiej świątyni jerozolimskiej. Jednak jak wspomina Miszna, święta żydowska księga, już w czasach po zburzeniu świątyni Heroda przez XIII legion rzymski, ten słynny, recytacja tej wielkiej modlitwy została rozszerzona do trzech części, które są deklaracją wiary, odnoszą się do głównych aspektów religijnych. Jest to tak właściwie. Najstarsza znana wspólna, główna modlitwa wyznawców religii Mojżeszowej. I, wiecie, wypowiada się to także jako ostatnie słowa. Każdy yy, pobożny Żyd przed śmiercią właśnie te słowa chce wypowiedzieć jako ostatnie. Rabini uważają, że autorem tych słów Mógł być sam Mojżesz. Tymczasem brzmienie tych słów jest o wiele bardziej tajemnicze. Zygmunt Freud, słynny psycholog głębi, twórca psychoanalizy, neurolog austriacki w 1937 roku w niemieckim magazynie IMAGO opublikował. Pierwszą część eseju o Mojżeszu. Artykuł wzbudził niepokój Żydów ogromny. Freud dowodził w nim, że imię Mojżesz nie ma hebrajskiego po pochodzenia, lecz że źródła tego imienia należy szukać egipskim języku. Szczególnie, że pierwszy człon tego imienia... Mos oznaczał dziecko. Freud uważał, że Mojżesz był Egipcjaninem, że historia jego urodzenia opisana w Biblii była przerobioną na styl hebrajski legendą o narodzinach starożytnego Herosa. I jedna była różnica, że to nie dziecko królewskie było wychowywane przez biednych ludzi, jak to było w dawnych mitach, ale odwrotnie syn niewolników został wychowany w egipskiej rodzinie panującej. W tym samym czasie w kolejnym artykule Freuda autor dowodził, że przytoczone przeze mnie wcześniej judaistyczne kredo Shema Izrael Adonai Elohenu Adonai Echad jest właśnie kluczem do rozszyfrowania Tajemnicy pochodzenia Mojżesza. Hebrajska litera D jest bowiem transkrypcją egipskiej litery T. Podobnie było z literą E, która została fonetycznie przerobiona z O. Zatem, tak naprawdę, incipitum najważniejszej modlitwy wszystkich Żydów, wedle odkryć Freuda brzmiałoby, Słuchaj Izraelu, Aton jest Twoim jedynym bogiem. To właśnie ta fraza i to oświadczenie Freuda wywołało gigantyczne oburzenie wśród Żydów na całym świecie. Czasy były dla Żydów szczególnie trudne? Po ukazaniu się artykułu w niedługim czasie, trzy miesiące, Niemcy dokonali aneksji Austrii. Freud był chory na raka. Miał świadomość zbliżającej się śmierci. Zajmował się bardzo intensywnie pracami nad zidentyfikowaniem tożsamości Mojżesza. I pomimo, że przyjaciele Żydzi błagali Freuda, żeby nie publikował y, trudnym dla Żydów czasie. Swojej teorii bardzo obrazoburczej dla nich, która byłaby pożywką, ich zdaniem, dla antysemityzmu Hitlera, Freud książkę w 1939 roku wydał. Ukazała się wtedy w sprzedaży, ze względu na to, że liczył się, że może nie zdążyć tego zrobić później. Przedstawił w niej koncepcję, że Mojżesz nie zmarł w ziemi Midian po zakończeniu 40-letniej wędrówki, jak informowała Księga Powtórzonego Prawa, ale że został zamordowany przez współwyznawców, którzy uważali jego monoteistyczny światopogląd za zbyt surowy dla nich. Kogo tam wielbiono? Kto był tym Bogiem? Do dziś toczą się Różne dywagacje na ten temat. Wiecie o tym, że ja mam swoje własne zdanie, jednak teraz mówię o teorii kogo innego. Czy Freud tak naprawdę uważał, że Echnaton to ta sama osoba, co Mojżesz? Wiecie, on. Eksplicite nigdy tego nie powiedział. Sugerował, że być może Mojżesz to jeden z wysokich urzędników Echnatona lub po prostu kapłan, jakiś fanatyk kultu Nowego Boga. Inni mówili, że to minister Totmes którego imię miało być przerobione przez hebrajskich niewolników na Mosę, a później fonetycznie zmienione na Moszę. Najwierniejszy echnatonowi sługa, widząc zdradę swoich egipskich współwyznawców, mógł zebrać mieszkające w Egipcie plemię hebrajskie i wyruszyć z nim do ziemi. Którą być może jego władca otrzymał w darze od królów Asyrii. Czy wysłyszycie, co ja mówię? <grystanie> Ci, którzy mnie śledzą i moje publikacje wiedzą, dlaczego mnie to tak frapuje. Wracam do Freuda. Zmarł w Londynie w wieku 83 lat. Nikt. Nie ośmielił się stanąć w obronie jego bardzo kontrowersyjnej teorii. Tym bardziej, że jego teorii psychoanalizy też nie zostawiono w spokoju ośmieszano ją, deprecjonowano. A dla faraona Echnatona Freud dobrej roboty nie zrobił. On, który na początku XX wieku był uznawany za największą indywidualność w historii, z powodu książki Freuda stał się obiektem brutalnych ataków. Amerykańsko-żydowski pisarz Immanuel Welikowski zaatakował tezy Freuda, udowadniając próbując udowodnić, że wyjście Żydów z Egiptu nie nastąpiło po śmierci Echnatona ale na początku panowania XVIII dynastii, czyli za czasów Ahmuzisa albo za czasów Amenotepa I, czyli na 200 lat. Cirka 200 lat, bo nikt nie wie, jak to do końca było przed wprowadzeniem kultu Atona. Welikowski <grystanie> próbował dowieść, że Echnaton był królem Edypem, który poślubił własną matkę, królową Teję. Nie uwzględnił sprawy, która jest tak naprawdę kluczem do rozszyfrowania zagadki tożsamości Mojżesza. Słuchajcie, w 1905 roku w Dolinie Królów znaleziono malutki grobowiec. W sarkofagu znajdowała się mumia, Ministra Totmesa IV i Jamenotepa III, zwanego Jują, egipski badacz Osman wysunął niezwykle ciekawą tezę, y którą przedstawił w swojej publikacji w książce Mojżesz i Jechnaton, w której dowodzi, że Juja to nie kto inny jak patriarcha biblijny o imieniu Józef, syn Jakuba i Racheli sprzedany przez braci w niewolę Egipcjanom. Doktor habilitowany Alfred cirsznic uważa, że wydarzenie to miało miejsce w 1660 roku przed naszą erą. Za panowania Senusereta, faraona Senusereta III z XII dynastii. Pan Ahmed Osman uważa, że Juja, który był ministrem dwóch faraonów z XVIII dynastii, to właśnie biblijny Józef. Z czego on słynął? Ano z Dywinacji Snów. Był bardzo inteligentny. Znał wiele ezoterycznych i psychologicznych technik. Zręcznie tłumaczył faraonowi sny. Te ważne i te mniej ważne, i zarządzał jego majątkiem. Awansował do rangi Wezyra. Józef w rzeczywistości stał się kimś znacznie ważniejszym niż Wezyr. Został zięciem króla i tak naprawdę rządził górnym i dolnym królestwem. Został pochowany tak jak król. W miejscu pochówku władców. Na jego grobowcu znajdowała się inskrypcja: Święty Ojciec Pana obydwu światów. Co znaczy, że spoczywający w tym grobie człowiek był ojcem faraona. Inskrypcja znaleziona na grobie Jui. Co do Joty zna, zgadza się ze słowami Józefa, które skierował do swoich braci, zapisanymi w księdze rodzaju. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który uczynił mnie doradcą faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu. Wiecie, że synem Józefa, który był zwany w Egipcie Jują, był aj który to po śmierci Echnatona i jego dwóch następców został faraonem. To właśnie on uchodzi za ojca Nefretetę, która była pierwszą i najważniejszą żoną Echnatona. Jeśli postawimy sobie teraz pytanie: Czy to możliwe, żeby Echnaton był Mojżeszem? Czy to możliwe, że nie umarł, tylko wygnany jako bluźnierca przez egipskich kapłanów, zabrał swoich wyznawców i ruszył w czterdziestoletnią wędrówkę przez pustynię do ziemi obiecanej, jaką Mojżesz. Oczywiście to wszystko to poszlaki. Jednak, jeśli pomyślicie, że Juja, być może Józef, obdarzony fantastycznymi charyzmatami, jasnowidzeniem, umiejętnością dywinacji snów, talentem psychologa i bezsprzecznym talentem do manipulacji ludźmi, Skupił w, so, w swoich rękach ogromną władzę no i zbudował pozycję przyszłego faraona, ai być może to właśnie pod wpływem jui faraon Amenotep IV, będąc pod wpływem kultu, o którym opowiadał Józef. Sam ogłosił monoteizm i władanie staroegipskiego Stwórcy Wszechświata, symbolizowanego przez tarczę słoneczną. Amenotep IV być może pod wpływem Jui zmienił imię na Echnaton. Byt, być może pod wpływem Jui rozgonił kapłanów Amona, zniszczył świątynie. Być może pod wpływem Jui wzniósł nową stolicę Amarne, która była miejscem artystów, królestwem sztuki. Być może właśnie z tego powodu, że miał przy sobie swojego wezyra, poważył się na tak ogromny krok. Czy wy wiecie? Czym to było w tamtych czasach? Wydaje się niemożliwe, niesamowite. W Amarnie powstała świątynia Atona. Nawiasem mówiąc, była wzorcem późniejszych świątyń Salomona i Heroda. Czego jeszcze nie wiemy? Czy widzicie, Ile tajemnic niesie ten okres historyczny? Powiem Wam jeszcze jeden bardzo ciekawy fakt. Opowiem Wam o czymś. Ta świątynia Atona była zbudowana rączkami dzieci. Bo Echnaton uważał, że tylko dzieci są wystarczająco nieskalane złymi uczynkami, żeby mogły zbudować to święte miejsce. Tak, tak, nikt nie wie, co było dalej. W każdym razie po odejściu Echnatona na tronie wylądowało jeszcze dwóch jego następców, kary oraz Tutankhamon. Pewnie znacie jego historię ze względu na złoto, w towarzystwie którego znaleziono jego osiemnastoletnią mumię. o takiego wieku dożył to ten hamon. Posadzono go na tronie w wieku lat dziesięciu? Zdjęto stronu ciosem w tył czaszki? Widać tę dziurę do dziś? A potem odnaleziono jego kapiący kosztownościami i złotem grobowiec, o którym wiadomo, że zawierał w sobie kosztowności, które prawdopodobnie miały być przeznaczone do pochówków Nefretete i Echnatona. Kim był Semench Kare? Ha, badacze suponują różne rozwiązania. Niektórzy mówią, że, niektórzy mówią, że był synem Echnatona, inni, że partnerem. Jeszcze inni, że to nefretetę, jako regentka przybrała to imię i współrządziła, by potem całkowicie przejąć władzę. Nikt nie wie, kto zacz. Tak więc, słuchajcie, historia ciekawa. Żeby ją dopiąć, powiem, że przeprowadzono badania genetyczne rozproszonych żydów z linii kapłańskiej Badano mężczyzn zwracano uwagę na aspekty chromosomu Y wśród żydów sefardyjskich i aszkenazyjskich wskazano Przewagę częstotliwości występowania hapolitu JAP S 19 b w obu populacjach, co wskazuje, że to wyjściowy hapolit modalny żydowskiego rodu kapłańskiego. Mówiąc to bardziej po ludzku, no to właśnie jest dowód na to, że ród kapłański, który wywodzi się od Arona i Mojżesza, ma pochodzenie egipskie, bo właśnie obecność chromosomu JAP wskazuje na jednorazową mutację genetyczną, która zaszła w jakimś punkcie pomiędzy 29 tysięcy a 340 tysięcy lat temu. No więc, słuchajcie, oznacza to, że Mojżesz był Egipcjaninem. Teoria Freuda staje się bardzo prawdopodobna. On jej nie wyraził wprost, zaznaczam, on nie powiedział, że Mojżesz i Echnaton to ta sama osoba. Te tezy dopowiadały badania późniejsze. Ale pomyślcie, że to nie brzmi prawdopodobnie, że skoro był Egipcjaninem i miał władzę nad współwyznawcami. Oraz rozmawiał z bogiem który ukazywał mu się jako ognista czerwona chmura nad namiotem a może to była tarcza może jakiś dysk a może słoneczny z promieniami które go otulały tak opisywał to echnaton takie doświadczenia przelał na kartki tego Kartki nie, ale te przysłowiowe kartki tego, co po nim zostało. Co mówi oficjalna historia, że Amenotep IV, zwany inaczej Amenofisem IV, e Achnatonem albo Echnatonem, był władcą Starożytnego Egiptu, reformatorem religijnym, e poetą, twórcą. Przełomu Amarneńskiego. Wyznawcą kultu Atona. Był synem Amenotepa III i królowej Teje. Źródła nie są precyzyjne i jednoznaczne w przytaczaniu dat jego narodzin i śmierci. Już wiecie dlaczego. Ale wydaje się, że przedział między tysiąc

Faraon przeprowadził rewolucję religijną, zostały szczątki pism Echnatona, zostały listy zamarny, no i szczątki steli petroglifów. Za czasów panowania Echnatona wprowadzono wywyższenie pozycji artystów? Zmieniono sposób obrazowania władców, uczłowieczono faraona i jego rodzinę. Skutki reformy Echnatona oczywiście miały odzwierciedlenie ekonomiczne, spowodowały krach gospodarczy. Mówi się o tym, że Naton nie zajmował się wojnami, chociaż historia, Przypomina, że najechał Nubie i Kanan. Być może najechanie Kananu to ten sam fakt, którym było osiągnięcie celu wędrówki przez Mojżesza. Czytajmy historię jako kanwę, wypełniajmy ją własnymi implikacjami. Wielką małżonką króla Echnatona była Neferneferuaton, gdzieś znana jako Nefertiti, Nefretete, co znaczy piękna, która przybyła. Jej pochodzenie nie jest do końca jasne. Niektórzy uważają, że pochodziła z kraju Mitanni, jak jej domyślny ojciec Ai, który później też został faraonem. Była matką sześciu córek, yy, które miała z Echnatonem. Mówi się, że być może Echnaton, opierając się na niej, wyniósł ją na tron dużo wyżej niż to było dotychczas w zwyczaju, czyniąc z niej współregenta. Wtedy właśnie przybrała brzmienie pełne brzmienie swojego imienia Neferneferuaton nadzwyczajna piękność Atona która przybyła jest przedstawiana na yy, nielicznych zachowanych płaskorzeźbach w pozach które były do tej pory zarezerwowane dla faraonów Zatem należy domyślać się, że miała w tych czasach ogromne znaczenie. Była także macochą Tutanchamona, syna Echnatona z inną żoną Kiją. Niektórzy mówią, że po odejściu Echnatona lub śmierci co nie jest jasne, jak powiedziałam wcześniej. Objęła tron jako Ankhperure Semenkare. To jest jedna z teorii dotyczących następcych na Christian Lüben z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie odkrył, że Nefertiti nie była następczynią męża. Zrekonstruowana przez doktora Lebena figurka grobowa znaleziona w Amarnie sugeruje, że Nefretete zmarła wcześniej niż Echnaton. Oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Echnaton mógł udać się w czterdziestoletnią wędrówkę na pustynię, no to jest jasne, gdyby to była prawda, że Nefretete umarła Wcześniej. Na figurce podmiotowej widnieje napis, że ilustruje wielką małżonkę królewską Nefertiti, oby żyła wiecznie. Uszepti, czyli właśnie figurka grobowa, jest wkładana do grobu. No i jeśli została nazwana Małżonką Echnatona, a umarła zanim umarł Echnaton, można się domyślać, że nie została jego następczynią i że semen kare to nie Nefretete. Ale nie można wykluczyć, że była regentką, która sprawowała władzę zamiast Tutanchamona. Podobno oboje i Echnaton, i Nefretete zostali pochowani w stolicy, którą Echnaton zbudował, swojej wamarnie, tak? Czyli wtedy to miasto nazywało się Achetaton. Ale mówi się, że ich grób został przeniesiony do Doliny Królów. Przypisuje się im grobowiec KV55, gdzie znaleziono szczątki, które przypisuje się Echnatonowi. Ale nie wiadomo nic. Wciąż buduje się jakieś teorie. Nie wiadomo, kto w tym grobowcu jest właścicielem żeńskich szczątków, badano to, ale trzeba powiedzieć jedno: grobowca Nefretete do dziś nie odnaleziono, a szczątki, które zidentyfikowano jako szczątki Echnatona, to nie jest pewna identyfikacja. Wiadomo, że, jak wspomniałam wcześniej, skarby, które znaleziono w grobowcu Tutanchamona, właśnie pierwotnie mogły być wyposażeniem grobowców Echnatona i Nefretete. 6 grudnia 1912 roku Ludwik Borhardt znalazł słynne po piersie Nefretete, Przedstawiające ją w przysługującym faraonom nakryciu głowy. My mówimy o pięknie Nefretete, ale to, co najbardziej porusza, to to, że de facto ta rzeźba opowiada, że Nefretete została faraonem. Pasjonująca postać. Uważam, że jednym z największych zaszczytów w życiu artystycznym, jakich dostąpiłam, był fakt, że ja tę koronę z tego popiersia nosiłam. Tytuł dzisiejszej audycji: Byłam nefretete to opowieść o mnie. Jestem pierwszą polską, Wykonawczynią rolinę Fretete w zjawiskowej inscenizacji autorstwa Henryka Baranowskiego i Tadeusza Kozłowskiego oraz Piotra Szmitke, fantastycznej opery Filipa Glasa Akhnaten. Słuchajcie. Filip Glas, kompozytor, który Urodził się 31 stycznia 1937 roku, założył sobie napisanie trzech wspaniałych oper o osobowościach, które miały wpływ na kompletną zmianę historii Ziemi. Ten tryptyk zawiera opowieść o Albercie Einsteinie. Mahatmie Gandhi i właśnie Faraoniech na tonie. Wspaniały cykl osobowości, którymi, portretów osobowości, którymi zafascynowany był kompozytor. Opera Echnaton opiera się na dostępnych oryginalnych tekstach. Opowiem Wam w szczegółach, o tej pomnikowej inscenizacji, to była jedną z kilku. Zaszczyt wejścia w historię XVIII dynastii i moje zainteresowanie wszystkimi szczegółami tego okresu, które doprowadziło mnie do alchemii, do Ormę, to właśnie efekt tej inscenizacji. Tekst Echnatona opiera się na oryginalnych źródłach. Wykonuje się go w języku akadyjskim, biblijnym hebrajskim i starożytnym egipskim. Tak, tak, śpiewałam w takich językach. Narrator przemawia do publiczności w języku publiczności, w zależności od inscenizacji, gdzie ma miejsce. U nas przemawiał po polsku, dlatego że premiera miała miejsce 22 maja 2000 roku. To było jedno z niewielu wystawień tej cudownej opery, bo od premiery swojej, od 24 marca 1984 roku do naszej premiery, wystawiono Cztery, może trzy, premiery tego dzieła w Londynie, w Stuttgarcie. I właśnie nie jestem pewna, czy nagranie było poprzedzone insynizacją w Oakland, czy nie. Także fantastyczny zaszczyt znalazłam się w obsadzie dzieła które w tej chwili w historii Opery Łódzkiej stało się jednym z pomnikowych. Dostało wiele nagród, ale paradoksalnie zostało wystawione tylko osiem razy. A wiecie dlaczego? Bo wtedy w historii Opery Łódzkiej pojawił się pan, który wyrokiem sądu został skazany na cztery lata więzienia w zawieszeniu za malwersację. Umówił się z sądem, że spłaci zadłużenie w wysokości 800 tysięcy złotych, których wyprowadzenie mu udowodniono. No i chyba spłacił, bo wiem, że w tej chwili funkcjonuje w sztuce, działa. Nie jest bardzo widoczny, bo chyba ma zakaz pełnienia funkcji publicznych, ale jest kompozytorem teatralnym, filmowym, zresztą bardzo dobrym. Niech mu się powodzi, bo to właśnie za jego sprawą w ogóle Echnaton znalazł się na deskach Teatru Wielkiego Włodzi. Chwała za to temu dyrektorowi. Inne niechwalebne uczynki niech pozostaną za zasłoną miłosierdzia. Nie będziemy o nich mówić. Ważne, że wtedy zagraliśmy Echnatona. Realizacja tego dzieła spoczęła w rękach fantastycznych osobowości. Reżyserem był niezwykły reżyser Henryk Baranowski, który urodzony w Tarnopolu w 1943 roku, zmarł pod Warszawą w Brwinowie, po wielu latach życia z rakiem, z chorobą nowotworową. Był moim przyjacielem, wielką inspiracją. Bardzo się dużo od niego nauczyłam. I zasiał we mnie takie ziarno osoby mającej ochotę na pisanie i publikowanie. To Henrykowi zawdzięczam tę iskrę. Jestem mu wdzięczna za wiele rzeczy. Ale w szczególności za obdarowanie mnie cudowną rolą w Teatrze Wielkim Włodzi rolą Nefretete. O Henryku Baranowskim trzeba powiedzieć parę słów. Był filozofem, skończył Wydział Filozofii na Ujocie oraz reżyserię w Warszawie. Był dyrektorem kilku teatrów. W Berlinie stworzył swój własny Transform Tieta, który zapraszał cudowne osobowości z Tadeuszem Łomnickim, który stale tam pracował. Henryk tworzył dla teatru telewizji. Był świetnym adaptatorem. Do jego najważniejszych reżyserskich osiągnięć zalicza się Kontrowersyjne dziady w teatrze imienia Jaracza w Olsztynie, o których został wypędzony z Polski. Tak naprawdę stracił możliwość pracy. Pracował w Berlinie dwa lata jako taksówkarz, a potem stworzył tam własny, wspaniały teatr. Reżyserował również w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, był wykładowcą wielu uczelni artystycznych. A spośród jego Pomnikowych realizacji polskich należy jeszcze wspomnieć o Zamku, Kawki, Lipshow, które dostało nagrodę Jeffersona dla najlepszego przedstawienia sezonu w Chicago, oraz Życie z Idiotą Sznitkego według prozy Jerofiejewa, Jarofie, które otrzymało wszechrosyjską maskę operową dla, nas, dla najlepszego przedstawienia operowego w Rosji. Oczywiście, jednym tchem. W tym ciągu wymienia się Chnotona, który również otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię, za najlepsze przedstawienie. Wielka szkoda, że grane było tak krótko, bo biletów nie można było kupić. Spadło za fisza za sprawą właśnie kontrowersyjnego dyrektora, który nie zapłacił tantiem. I tak to cudowne przedstawienie. Które było fetyszem w tych czasach, skończyło swój żywot. Inscenizacyjnie wspierał Henryka także nieżyjący, cudowny malarz, teoretyk sztuki, twórca sztuk wizualnych, scenograf, kompozytor, dramatopisarz i reżyser urodził się 1955 roku w Katowicach, zmarł w 2013 w Krakowie, także z powodu raka. Jest twórcą nowego gatunku w sztuce, metaweryzmu. Miał długie, siwe włosy, jeździł Porsche'em, publikował manifesty sztuki nowoczesnej. Bardzo ciekawa, ciekawy opis metawery, metaweryzmu znalazł się w Wikipedii dość tandetnej. Aż jestem zdziwiona. Metawery, metawerystyczny manifest Piotra Szmitke ogłosi, że tworzywem artystycznym jest sama historia sztuki artysta zaś jest kuratorem ustalającym jej przestrzeń metaweryzm Piotra Śmitkę zakłada tworzenie wirtualnych osobowości artystów posiadających swoje biografie i skrajnie różne style artystycznej wypowiedzi wynikłe z określonego kontekstu społeczno-kulturowego w doktrynie metawerystycznej kluczową rolę odgrywa perspektywa optymentalna Według której prawdziwa wiedza o przedmiocie rodzi się w akcie jego postrzegania. Opierając się na mechanice kwantowej, zakłada, że reprezentacja przedmiotu nie jest możliwa bez obrazu jego interpretatora. Metaweryzm, jako nurt krytyczny i społecznie zaangażowany, przestrzega przed inwazją świata wirtualnego odsłania świat symulakrów, faktów, obrazów i autorytetów fikcyjnie preparowanych, zawłaszczających umysły ludzi w celu wyparcia z nich chęci aktywnego współkreowania realnej rzeczywistości. Wiecie, napisał taką operę, którą wystawiono w Operze Śląskiej w Bytomiu, Muzeum Historyczne Madame Eurozy. Występowały tam Sola grane na telefonach komórkowych. Jaki to był. niesamowity człowiek. Premiera miała miejsce w 2005 roku, 17 lat temu. Zobaczcie, z perspektywy tego, co się zadziało do dnia dzisiejszego. Jaki to był prorok. Kilka słów o Piotrze wypada powiedzieć. Edukacja muzyczna pod kierunkiem yy, matki i artystyczna w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach pod kierunkiem Henryka Wańka. Właśnie pod wpływem Henryka Wańka w 1973 roku Piotr założył wraz z Romanem Maciuszkiewiczem, Tadeuszem Ginko i Jerzym Kosałką. Grupę artystyczną MESA, a później META, w skrócie Młodzi Entuzjaści Twórczości Afirmatywnej. Za nielegalne powielanie i dystrybucję podziemnej gazety META grupa została rozwiązana przez dyrekcję szkoły. Malarstwo Piotr studiował w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowniach profesorów Włodzimierza Sawulaka, Jerzego Nowosielskiego i Andrzeja Strumiły. Dyplom Piotr... Zrobił w 1980 roku pod kierunkiem profesora Strumiły. No i tak działał jako kompozytor, jako scenograf. Robił wnętrza dla bogatych ludzi. To właśnie Piotr przekazał mi swoją słynną opowieść o tym, jak yy, aranżował wspaniałą, bogatą restaurację, w której namalował Pegaza. Pegas nie spodobał się nieobytemu właścicielowi i kazał usunąć mu skrzydła. Trochę śmieszno, trochę straszno. Więc słuchajcie, Piotrek Szmitkę bardzo ciekawa osoba. Podczas prac nad Echnatonem wiele wspólnych chwil przegadaliśmy wraz z Henrykiem, jedząc wegańskie żarcie i dyskutując o sztuce. Ty bajeczną dwójkę uzupełniła swoją wspaniałą osobą Barbara Plewińska. Ani, która zaprojektowała dla nas piękne, acz bardzo niedrogie kostiumy, z papieru, ze znalezionych w komisach organdyn, z prostych tkanin. Podobno kosztowało to kilka tysięcy złotych. Myślę, że najdroższym elementem wśród tych kostiumów była moja korona i nakrycia głowy arcykapłanów. Które Basia zaprojektowała jako głowy zwierząt. Barbara plewińska prowadziła życie słynnej, okrzyczanej piękności, bo w istocie była niezwykle piękna. Basia plewińska zmarła trzy lata temu. Nie ma jej już wśród nas, ale jest ciągle w mojej pamięci. Wspominam nasze spacery do Arturówka. Wasia wtedy, mając lat 58, wyglądała na jakieś 23? Nie wiedziałam, czy jest w posiadaniu jakiegoś eliksiru, jakiejś tajemnej receptury. Była po prostu piękna, miała cudowne, nietuzinkowe pomysły. I jestem jej wdzięczna. Za to, jak w Echnatonie wyglądałam. Chociaż korona nie była lekka w noszeniu, bo ważyła 7 kilo. Basiu, mam nadzieję, że jesteś tam szczęśliwa. Kierownictwo muzyczne Echnatona naszego spoczywało w rękach legendy polskiej opery Tadeusza Kozłowskiego. Maestro Kozłowski jest Wspaniałym dyrygentem, ponieważ żyje. Nie będę przytaczać fragmentów jego biografii, bo wystarczy, że zajrzycie na Facebooka, który maestro prowadzi osobiście, albo na jedno z jego innych mediów. Trudno byłoby znaleźć teatr, którym maestro w Polsce nie dyrygował a w Łodzi powinno się mu w orkiestronie urządzić stałe miejsce przebywania, donosząc mu aprowizację i dbając o to, by tego orkiestronu zbyt często nie opuszczał, bo dyrygentem jest po prostu fenomenalnym. To, co wtedy wyczyniał w orkiestronie, żeby poprowadzić niezwykle trudną partyturę Filipa Glassa, Stawiającą niezwykle wysokie wymagania muzykom, którym drętwiały ręce od bezkresu powtarzanych podobnych motywów. Powielekroć. Różniących się czasem jedną ósemką, czasem kropeczką. Bo Glas pisał w ten sposób, że musiałeś mieć w głowie matematyczną wersję partytury, żeby się po prostu nie pomylić. Liczyliśmy te wielokrotne powtórzenia, żeby wiedzieć, że w trzecim trzeba dodać do danego fragmentu ósemkę, a w czwartym dwie szesnastki w innym miejscu albo jakąś drobną legaturę. To tak wyglądało, niby minimalizm, ale stawiający najwyższe oczekiwania Wobec wykonawców. Nie było łatwo, ale było niezwykle satysfakcjonująco, pomimo że i śpiewacy wspinali się na wyżyny swoich wokalnych możliwości. Kto znalazł się w obsadzie, powiem Wam. Tomasz Raczkiewicz śpiewał Echnatona. na tona. Ja byłam jego żoną Nefretetę, królową Teję była Kasia Nowak, Chorem Habem, generałem wojskach Natona i przyszłym faraonem również był Łenny Kowalski, z którym często śpiewam Nabukko, który bywa również moim partnerem w moim ojcem Amonasrem. Jako Ai. Podczas premiery wystąpił Piotrek Miciński, ale śpiewał go również Andrzej Malinowski, o którym trzeba wspomnieć zawsze, kiedy tylko jest okazja, bo to wielki śpiewak był, już też nie żyje. Arcykapłanem Mamona był podczas premiery Tomasz Madej, którego ja wspominam jako męża Klementyny, czyli postaci, którą kreowałam podczas premiery. Wyrywacza serc Elżbiety Sikory w Operze Narodowej. To była słynna inscenizacja ze mną i Janem Peszkiem w głównych rolach. Debiut reżyserski Mariusza Trelińskiego. Wieki temu, ale wspaniałe doświadczenie, pamiętam. Tomek Madej był mężem, którego wyganiałam z sypialni. Wiecie to ze słynnego zdjęcia, które w historii opery ma szczególne miejsce. Wykonał je Stefan Okołowicz. Znajduje się na nim w dziwnej pozycji z gołymi nogami, w szpilkach pomiędzy nogami trzymam pistolet. To właśnie scena wypędzenia męża z sypialni sławetna, łóżko jest podświetlone. Szukajcie na moich mediach. Ja to zdjęcie publikuję. Partię narratora podczas premiery dzierżył również nieżyjący gigant Dariusz Siatkowski, aktor przede wszystkim teatralny. Bohater wielkich inscenizacji w Teatrze Jaracza w Łodzi, Edyp, John Proctor w Czarownicach z Salem, premier w Intrydze i Miłości. Było na co popatrzeć u nas swoim pięknym, donośnym głosem. Prowadził narrację, sklejał pozornie rozbite fragmenty w całość, bo tak jest skonstruowana opera Echnaton. Piękna to była recytacja. Do dziś pamiętam scenę, której Dariusz Siatkowski recytował cudowny wiersz miłosny autorstwa Echnatona, który myśmy z Tomkiem Raczkiewiczem śpiewali w wannie pełnej ludzi. Bo znajdowali się z nami w tejże wannie Krzysztof Zawadzki który tańczył jako K-Echnatona i Monika Maciejewska-Potockas, która była K-Nefretete. Siedzieliśmy w tej wannie w piątkę, bo na początku sceny była z nami też Teje, którą tańczyła wtedy Edyta Wasłowska. W tej scenizacji niczym cyborg. Wspaniała, niezwykła, jako alterego Kasi Stańczyk. Wtedy Kasia nazywała się Nowak Stańczyk, teraz już nazywa się Kasia Nowak. Kasia Nowak to sopran. Duży, ale z koloraturą. Świetnie śpiewała teje. Była wspaniałą królową i cieszyła się bardzo, że mogła tę partię zaśpiewać. Tomasz Raczkiewicz. To tak piękny kontratenor, że nigdy nie zrozumiałam, dlaczego jego kariera nie zatrzymała się, nie zakończyła się w Metropolitan Opera, gdzie dzisiaj Echnatona śpiewa no wspaniały artysta. Ale Tomasz Raczkiewicz nie ustępuje mu w żadnej mierze, a może nawet. Boję się to powiedzieć. Dziś śpiewa w Nowym Jorku echnatona Antony Rod Costanzo. Możecie posłuchać, zobaczyć. To piękna inscenizacja. U nas był Tomasz Raczkiewicz. I uwielbiałam z nim śpiewać, bo jego głos pełny i mocny. Był wyjątkowy wśród innych kontratenorów. Chciałabym też wspomnieć dla porządku i z przyzwoitości o moich wspaniałych partnerkach w scenie Rodzina o sześciu córkach Echnatona które wtedy śpiewały cudowne moje koleżanki z Teatru Wielkiego Włodzi: Agorika Basiuras, Katarzyna Kaczmarek, Dorota Moszyńska. Katarzyna Nowacka, Izabela Wesołowska i Dorota Zatkę. Dziewczyny śpiewają w chórze, niektóre już nie. Wiem, że Dorotka biega teraz. Chórem zawiadował kolejny z wielkich, którzy już nie żyją Marek Jaszczak. Dziękuję mu za jego pracę, jestem wdzięczna. Zatem słuchajcie, to był piękny team. Choreografię dla naszych K zaprojektowała, wymyśliła wyjątkowa tancerka Iliana Alvala, Alvarado. Iliana Alvarado... Miała swój własny język choreograficzny, ciekawy i intrygujący. Nasze K tańczyły niezwykłe układy, aż szkoda, że to przedstawienie schowane jest głęboko w archiwach Teatru Wielkiego. Wydaje mi się, że zostało zarejestrowane. Pamiętam, że. Podczas któregoś kamery image na gali był puszczany nasz duet miłosny z echnatonem, nasza wanna. I pamiętam do dziś, jak siedziałam w radio, żeby poprawić to, co nagrano w teatrze wielkim. Pamiętam to, wiem, że było nas widać. Ja tego nie widziałam, ale sądzę, że wiele aspektów tego spektaklu będzie można kiedyś odszukać, bo to był pomnikowy. To było pomnikowe wydarzenie w dziejach Teatru Wielkiego WŁODZI. Bardzo wiele mówiło o tym, do czego nie powinno było dojść, a co się ziściło: o rozpadzie cywilizacji, o zagubieniu duchowości, o zmumifikowaniu tego, co niewygodne, i odłożeniu pod warstwę popkornu i kompletnego zanegowania tego, co najbardziej istotne. Echnaton był wspaniały. I słuchajcie, jeśli ktoś z Was razem ze mną jest zaintrygowany tym okresem w historii ziemi, no to wspomnę jeszcze tylko jedno: że ta świątynia, którą Echnaton zbudował, nazywała się Benben. Ben. Jak kolejny kamień z czubka wielkiej piramidy. Czarny kamień. Już niedługo o tym więcej. Dzisiaj zapraszam Was, sięgnijcie do paru linków, które zamieszczę w opisie audycji, żebyście mogli posłuchać. Wspaniałej muzyki, niezwykłej. Echnaton to opera, którą możecie puścić sobie w domu na pełny gaz. Tak jak myśmy grali, jak koncert rokowy. Orkiestra, chór wszystko na scenie, byliśmy w nagłośnieniu. Teatr drżał. Na scenie była woda, rzeki. Kąpiące się tancerki. Bo woda to symbol oczyszczenia. Henryk Baranowski często używał tego symbolu w swoich realizacjach. Edyta Wasłowska, swoje słynne solo o oddaniu władzy, tańczyła właśnie w wodzie. Nad sceną unosiły się wszystkie Asyryjskie symbole, babilońskie, anunnackie, powiedzmy to wprost, bo cały Egipt to anunnaki. Wiecie? I ja tam byłam, Nefretete. Ja tam byłam. Dziękuję Wam. Że tak długo dziś byliście ze mną. Jeśli jesteście ciekawi, będą następne opowieści operowo-historyczne. Jeśli chcecie, napiszcie w komentarzu. Dziękuję Wam za dziś i Was bardzo, bardzo mocno przytulam. To co. Widzimy się w przyszłym sezonie na Egipskiej Aidzie. A może na moim Holendrze Tułaczu? Będzie też mój Don Carlos. No i Turandot. To co? Widzimy się w operze? <grystanie> Do zobaczenia. Do usłyszenia.